tak, bo Prawo Sprawiedliwość dużo sprawiło dobrego, ale też dużo ludziom krzywdy uczyniła. No tak w ogóle słychać głosów, jest dużo ludzi zawiedzionych, dużo ludzi po prostu ma dosyć już tych wszystkich obietnic. Taki szczególnie atak zapisał mi się w pamięci. Nie wiem, czy to jest prawda, nie sprawdzałem tego jeszcze, powiedziałem tylko temu panu, że ja to sprawdzę, ja to się upewnię, będę miał kogoś zapytać się, to po prostu się zapytam. Będę czekał na odpowiedź rzeczową, uczciwą odpowiedź, czy tak faktycznie jest. Bo za taką sumę, że zwykły obywatel ma taki niski próg odpisania od podatku, a posłowie mają 30 tysięcy. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, to dlaczego tak jest? Czy wszyscy przed Bogiem nie jesteśmy równi? Czy ten na dole i ten u góry, czy wszyscy nie jesteśmy równi? Czy nie powinno nawet być tak, że ten na dole ma większą możliwość odpisania od podatku kwoty niż ten u góry, któremu się lepiej wiedzie? No bo przepraszam, ale tak władza u góry jest postrzegana, że no padają różne epitety. Nie wypadnie. Panie Marcinie, jeszcze tylko takie pytanie. A wszystkich obietnic, to znaczy, jakich obietnic nie zrealizowano? No bardzo uderza ludzi to, że po prostu podatki nie są obniżone. Że wcale nie jest łatwiej z tym ZUS-em. Gdzieś to dopiero teraz się uruchamia po 3 latach. To tak jakby po prostu zbliżają się wybory i zaczynamy coś myśleć, nie? CIT został obniżony, ale tak naprawdę podatek CIT, kogo on dotyczy? On nie dotyczy tych firm, VAT-owców, nie VAT-owców. Podatek dochodowy jest również, no nie chcę tego używać słowa, bo to złodziejskie, to jest złe określenie, ale no jest tak ciężkim podatkiem, że jeżeli ktoś nawet przekroczy ten mniejszy pułap 19%, wchodzi w podatek 32%, no to dochodzi mu jeszcze VAT 23%, to można powiedzieć, że w skrócie można powiedzieć, że 55% to płaci podatków, tak? VAT ta wiadomość tam trochę jest inaczej liczony, ale no to są tak duże podatki, że to ludzi tak męczy w dół, że Ale tak. Myślę, że też męczy nie od ostatnich 3 lat, tylko pewnie dłużej. Pytanie, kto panu te podatki na takiej wysokości ustali, bo pan mówi o jakichś niezrealizowanych obietnicach przez PiS, wie pan. To jest skrajnie nieuczciwe, to co pan powiedział. Rozumiem, że pan powtarza po tych, którzy atakowali pana na tym spotkaniu, ale to warto umieć odpowiedzieć na takie ataki. Wie pan, obniżka ZUS-u, do małego ZUS-u, do proporcjonalnego do dochodu jest od 1 stycznia, ona jest wprowadzona przez ten rząd, zaledwie po 3 latach rządów. Ma pan nowe prawo przedsiębiorczości, które zwalnia w ogóle nowych przedsiębiorców z jakichkolwiek składek ZUS-owskich przez pierwsze pół roku. To są wszystko rzeczy, które się dzieją teraz, w ciągu zaledwie 3 lat rządów. To za poprzedniego rządu podwyższane były podatki, podwyższony był podatek VAT do 23%, to za poprzedniego rządu podwyższany był wiek emerytalny i tak dalej, więc trzeba umieć odpowiadać na tego rodzaju zarzuty, wie pan. Wszystkie obietnice, które są przez PiS złożone, są realizowane, albo są zrealizowane, albo są w fazie dużego zaawansowania realizacji. Teraz mówienie, że mamy dosyć obietnic bez pokrycia, wie pan, obiecaliśmy miliardy złotych w ramach 500+ i to jest wypłacane, ponad 50 miliardów złotych. Dlaczego pan nie zapyta tych atakujących, dlaczego nie pytają PSL-owców i tych z Platformy, gdzie mieli te miliardy złotych wówczas w budżecie państwa, a przecież mieli te miliardy, tylko nie dawali ludziom. Dajemy 300+, budujemy ogromne ilości autostrad i dróg ekspresowych. W województwie lubelskim, dla przykładu podam panu, jest 620 milionów złotych na drogi lokalne, a było 179 za poprzedników. No więc ja pytam, o jakich obietnicach niespełnionych mówią ludzie? Jak pan kandyduje i pan mówi o Panu Bogu na pierwszym miejscu i o pewnych wartościach, które powinny być i o braku przepychanek, no to trzeba po prostu odpowiadać ludziom konkretnymi faktami. Dlaczego się ludzi oszukuje, że nie ma pieniędzy na suszę, skoro jest 1,5 miliarda i ludzie po to nie sięgają, bo są oszukiwani, że nie warto sięgać? Dlaczego się ludziom nie wypłaca 300+ w sierpniu, na koniec sierpnia, kiedy mają potrzebne? Są oszukiwani przez wójtów, którzy dzisiaj są wójtami totalnej opozycji. Dzisiaj to słyszałem na spotkaniach i w Poniatowej, i w innych miejscowościach, do których jeździłem, zarówno dzisiaj, wczoraj, jak i przez wiele dni poprzednie, więc trzeba umieć odnieść się do tego rodzaju zarzutów i powiedzieć, które, szanowni państwo, obietnice były bez pokrycia, albo które, szanowni państwo, obietnice nie są zrealizowane. Obiecaliśmy obniżenie wieku emerytalnego, obniżyliśmy zaledwie po 2 latach rządów. Naprawdę wszystko jest robione, miliardy złotych trafiają do ludzi, a jednocześnie budżet ma najniższy deficyt budżetowy w III Rzeczpospolitej. Proszę na to zwrócić uwagę, że jesteśmy u władzy dopiero efektywnie 2 lata i 10 miesięcy tak naprawdę, więc niech pan wskaże rząd i niech zapyta tych atakujących pana na rząd, który w ciągu 2 lat i 10 miesięcy tyle pieniędzy zabrał mafiom VAT-owskim, przekazał społeczeństwu, tyle programów społecznych realizuje i ma jeszcze najlepszy budżet w historii III Rzeczpospolitej. To są
bardzo proste rzeczy, bo tego rodzaju, rzucanie tego rodzaju oskarżeń, że rząd nie realizuje zapowiedzi, jest po prostu nieuczciwe. Tak jak nieuczciwością jest mówienie o tych wynagrodzeniach posłów. No przecież proszę mi wskazać inny rząd i inną większość, która obniżyła o 20% wynagrodzenie parlamentarzystom. Przecież to w tej kadencji nastąpiło, więc naprawdę nie bardzo rozumiem, o jakich niespełnionych obietnicach pan mówi i ci ludzie, którzy pana atakują. Trzeba wiedzieć, jak się idzie na spotkania wyborcze, trzeba być po prostu przygotowanym i wiedzieć, o czym się rozmawia z ludźmi i umieć na to odpowiedzieć, do czego wszystkich państwa zachęcam, bo z ludźmi trzeba rozmawiać i ludźmi trzeba wysłuchać, tak jak wysłuchuję tych, którzy zostali oszukani przez wójtów, że nie warto szacować swoich strat i nie wystąpili o środki, które leżą na stole położone przez rząd pana premiera Morawieckiego, tak jak trzeba wysłuchiwać ludzi, którzy nie otrzymali na czas swojego 300+, żeby wyprawić swoje dziecko do szkoły, tak jak trzeba wysłuchiwać wszystkich ludzi, którzy są bardzo zadowoleni z faktu, że mają zdecydowanie lepszy budżet na wychowanie dziecka, bo miliardy złotych nie trafiają dziś do cwaniaków VAT-owskich i do mafii VAT-owskich, tylko trafiają do ludzi, a to jest zapowiedź realizowana przez rząd. Wiele rzeczy jest przed nami do zrobienia, ogrom rzeczy przed nami do zrobienia, ale proszę nie wymagać zrobienia tego w ciągu 2 lat i 10 miesięcy i proszę, ażeby te spotkania kontynuować. Ja panu bardzo dziękuję, że pan na te spotkania chodzi i pan wysłuchuje i rozmawia z ludźmi. Natomiast warto trafiać konkretami, o których przed momentem powiedziałem. Co do tego marszu w Lublinie, no nie wiem, jakim punkcie pan tam mówił, tam jest prezydent. Może pan prezydent i pan wojewoda. Ale ja się nie przepychałem z panem prezydentem, jest też nie wiem, o jakim przepychance pan mówi. Chronologia zdarzenia jest następująca. 5 października udałem się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, żeby spotkać się z komendantami odpowiedzialnymi za prewencję. To komendanci wskazali mi na rozmaite zagrożenia, jakie towarzyszą zawsze tego rodzaju marszom tzw. równości w różnych miastach i kontrmanifestacji, bo te marsze prowokują, a w kontrmanifestacjach są też prowokatorzy i dzisiaj tacy też byli w Lublinie i rzucali tymi kamieniami, butelkami. Natychmiast na konferencji prasowej ogłosiłem, że jest realne zagrożenie, że rozmaite rzeczy dzieją się na tego rodzaju marszach. Na szczęście dzisiaj w Lublinie było bardzo spokojnie na Marszu Równości, również dzięki naszej akcji, w której wskazywaliśmy, do jakich obscenicznych nieraz sytuacji dochodzi na tego rodzaju marszach. Na tym marszu rzeczywiście takich obscenicznych sytuacji nie dochodziło, co już zapowiadałem, że mam nadzieję, że tak będzie dzięki naszej akcji. Następnie pan prezydent Żuk dopiero wówczas się obudził i zapowiedział, że wyda zakaz, jeśli policja podległa wojewodzie, jak to nazwał, stwierdzi, że jest zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Policja stwierdziła to w poniedziałek w swoim piśmie i dopiero wówczas pan prezydent wydał zakaz tego marszu. Dzisiaj pan prezydent mówi, że miał rację, wydając zakaz marszu. No myśmy go zmusili do tej racji i to on nie był w stanie zrozumieć sam, że tego rodzaju marsze stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta, mieszkańców Lublina. Dopiero z powodu naszej reakcji, naszej akcji związanej z rozmową z policją i analizowaniem potencjalnych zagrożeń, tego rodzaju zakaz został wydany. Dziś cieszę się, że pan prezydent dostrzega profesjonalizm policji, jak sam mówi, w podległej wojewodzie i apeluję również do polityków Platformy Obywatelskiej. Pani Joanna Mucha mówiła, że zapewne pan prezydent wahał się ze swoimi decyzjami, bo nie był pewny, czy policja będzie z nim współpracować. Dzisiaj pan prezydent dziękuje policji. Ja dziękuję panu prezydentowi, że zdobył się przynajmniej tutaj na odwagę i wbrew politykom swojej partii dziękuję policji, która profesjonalnie zabezpieczyła marsz, kontrmanifestację i bezpieczeństwo uczestników tego marszu, uczestników tych, którzy pokojowo byli nastawieni kontrmanifestacji i mieszkańców Lublina. Trzeba po prostu szczerze do sprawy podchodzić, analizować sytuację, pokazywać fakty. Fakty same się bronią. Panie wojewodo, no, tak czytam jednej ze stron, że wychodzi na to, mówi prezydent Lublina, że miałem rację, dostrzegając zagrożenia, które wynikały z informacji przekazywanych przez policję i moje służby. I poniżej nieodpowiedzialne wypowiedzi i wystąpienia wojewody, tak on powiedział, doprowadziły do takiej eskalacji, którą dzisiaj mieliśmy okazję obserwować. No właśnie do tego się odniosłem przed momentem, powtórzę raz jeszcze. Pan prezydent twierdził, że nie ma w ogóle podstaw do tego, żeby wydawać zakaz tego marszu i w ogóle nie chciał tego zrobić. Dopiero wówczas, kiedy ja spotkałem się... Wypowiedź podobno doprowadziły... Tak jest. Dopiero ja spotkałem się z policją i policja powiedziała mi, że dochodzi do rozmaitych, obscenicznych sytuacji na tego typu marszach, na tego rodzaju paradach, do prowokacji z jednej, z drugiej strony i to stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców miasta. I ja to powiedziałem, to wtedy pan prezydent powiedział, to on prosi na piśmie policję podległą wojewodzie, żeby wskazała, czy takie zagrożenie występuje. Policja wskazała w poniedziałek na piśmie, że zagrożenie jest możliwe na podstawie obserwacji tego wydarzenia w innych miastach i dopiero wtedy prezydent został zmuszony tak naprawdę przez nas do wydania zakazu. I dzisiaj mówi, że ma rację. No bezczelność pana prezydenta, hipokryzja, cynizm jest po prostu... Nie wiem,
no i przekraczam wszelkie granice, ale ja dziękuję panu prezydentowi, że zdobył się na to, żeby podziękować profesjonalnie działającej policji, która stanęła na wysokości zadania i zabezpieczyła miasto, zabezpieczyła mieszkańców miasta, uczestników tych wydarzeń, mimo że pan prezydent powątpiewał w profesjonalizm podległej wojewodzie policji jeszcze tydzień wcześniej. Ja mam wrażenie, że pan prezydent Żuk, atakując pana wojewodę, który wykazał się pełnym profesjonalizmem, chce się wywikłać z bardzo trudnej dla siebie sytuacji, bo najpierw właśnie twierdził, że zakazać nie może, później to zrobił pod wpływem presji zewnętrznej, a wreszcie jego ludzie, czy związani z nim politycznie, tacy jak pani poseł Joanna Mucha, pojawia się na tym marszu, a całe zaplecze od SLD przez Nowoczesną po Platformę wspiera ten marsz w sensie medialnym, więc sytuacja dla niego wyborcza jest skomplikowana, w związku z czym uderzenie w wojewodę ma go wyplątać z bardzo takich niewygodnej dla niego pozycji, w jakiej się znalazł. I to jest no, w sensie takiej, powiedzmy, metody działania no, zupełnie nie do przyjęcia i myślę, że wszyscy wyborcy powinni to doskonale czytać. Po prostu nie da się w ten sposób funkcjonować, że będzie się z jednej strony bronić środowisk genderystycznych, które gdzieś się pojawiały w przestrzeni lubelskiej kultury, a co krytykowaliśmy i mówiono, że wolność absolutnie musi być, po czym chce się apelować do środowisk katolickich przekaz, że jest wszystko okej, bo ja jestem tutaj, prawda, po tej stronie i stać takim wielkim okrakiem i w końcu nie umieć podjąć realnej decyzji w sytuacji realnego zagrożenia, jakie było, a poza tym nie reagować na apele środowisk katolickich, które wiedzą doskonale, że takie marsze są wielokrotnie obrazą moralności publicznej. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo. Dzień dobry, szczęść Boże. Proszę bardzo, szczęść Boże. Skarczony Krzysztof Ostrowski, jestem przedsiębiorcą z Gmina. Chciałem kilka kwestii poruszyć tej kwestii i mam te kwestie do pana wojewody Czarnka. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że tak dobrze reprezentuje pan nasz region. Jestem z panem jakby dumny jako przedstawiciela Szczątków i mam do pana takie pytania. Pierwsza rzecz. Mówiliście państwo dużo o naszej II Rzeczpospolitej. To fakt. Druga RP to nasza suma, to niewątpliwie. Macie tego państwo świadomość oczywiście. Natomiast myślę, że rolą ludzi, którzy tę świadomość mają, są kreatorami pewnych poglądów, powinno być dostęp tej informacji dla młodzieży. Dlatego pierwsza rzecz, o której myślę, a na pewno mieliście państwo do czynienia z taką monumentalną pracą, dziełem, jak dziesięciolecie Polski odrodzonej 1918-1928. I szczerze mówiąc, ja mam dwa egzemplarze tego dzieła. I powiem krótko, kto przeczyta, to odda honor naszym przodkom. To naprawdę jest rzecz dosyć istotna i nie wiem, czy w ramach pracy wojewody byłoby możliwe, gdyby na przykład taki replin w ilości, nie wiem, kilkuset sztuk trafił do lubelskich szkół. To jest naprawdę wielka praca, która miałaby fantastyczne według mnie przełożenie na edukację młodych ludzi. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą naszą. Symbolem naszej niepodległości było godło Rzeczpospolitej do 1927 roku z orłem, ale i z krzyżem. I chciałem zapytać się, czy rząd nasz, naszej kochanej ojczyzny, myśli o powrocie do tradycji. To są te dwie kwestie, gdyby pan był łaskaw ewentualnie odnieść się do tego półtora. Wszystkich pozdrawiam, ojca prowadzącego na koniec i oczywiście gości. Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. Rozłączam się. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jeśli pan pozwoli, to zapraszam serdecznie do Urzędu Wojewódzkiego. Porozmawialiśmy o tym ewentualnym replincie. Wojewoda oczywiście nie ma w swoich kompetencjach i w budżecie takich możliwości, żeby zrobić to samodzielnie. Natomiast z chęcią o tym porozmawiam i na pewno znajdziemy takie rozwiązanie, żeby ewentualnie zasugerować odpowiednim władzom edukacyjnym w Polsce wdrożenie tego do podstawy programowej czy do lektur choćby fakultatywnych, tak żeby młodzież mogła się na tego rodzaju bardzo wartościowej lekturze uczyć. To bardzo cenna rzecz. Rzeczywiście mówiliśmy tu o tym, że ta edukacja powinna być zdecydowanie bardziej
bardziej nastawiona na dostrzeganie wzorców, jakie powinniśmy czerpać z tego okresu międzywojennego, nie zapominając oczywiście o tym, że nie wszystko było piękne w tej II Rzeczpospolitej, że było tam również dużo rzeczy, których nie należy naśladować, do których nie należy powracać, ale generalnie rzeczywiście te ideały, które przyświecały i polskiemu biznesowi, i polskim politykom odpowiedzialnym za gospodarkę, i wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy państwa polskiego po 1918 roku, i to w tak szybkim tempie, w ciągu zaledwie 20 lat, te ideały trzeba pokazywać młodzieży, tak żeby ona miała właściwe wzorce do naśladowania. Z tego co wiem, jest komisja heraldyczna, ona różne pomysły zgłasza co do gdyby korekty, zmiany polskiego orła, też ten orzeł emigracyjny miał kształt taki jak współczesny z krzyżem. Nie wiem, na jakim etapie w tej chwili jest. Wiem, że ta komisja jest we współpracy z ministrem kultury, ale pewne jak gdyby korekty heraldyczne są możliwe. No oczywiście to jest decyzja też parlamentu, bo to się nie rozstrzyga tylko i wyłącznie na płaszczyźnie rządowej. Radio Maryja, bardzo proszę. Szczęść Boże. Dzwoniłem z Łodzi. Ja chciałem podziękować za audycję, bo ta, można tak powiedzieć, nieoceniona kontrola rozumu, który tutaj z tej audycji przenika do nas, to jest niesamowicie duża. To jest taka dobra dawka dla nas, bo my często kierujemy się niestety uczuciami. Są wybuchy entuzjazmu czy wybuchy nienawiści w stosunku do osób, które na to nie zasługują. Ale rozum polega na tym, żeby mieć aktywny stosunek do tradycji, czyli my to jest jakieś zobowiązanie dla nas. My to mamy jak gdyby potwierdzić sobą, własną osobą, tylko uczy Kościół. My uważam, że za mało słuchamy Kościoła i dlatego mamy problemy. Te kompromitacje różnic ideologii, to jakiś nierzeczywisty obraz, to mamy to na co dzień, ale my się odmówimy do Kościoła. W Kościele to jest taki świat zgodny z naszym doświadczeniem życiowym i się tego trzymamy. Tylko mam tutaj pytanie do pana profesora, bo powiedział, że za mało jest odwagi i my nie wychodzimy na ulicę. Ale to jest walor pozaetyczny, odwaga i bezkompromisowość. To jest coś takiego, że no nie każdy to ma, bo większość ludzi to, jak Ewangelia mówi, to obcopojętnością tam patrzy, chociaż żyje zgodnie z Ewangelią, to jest fakt, ludzie dobrej woli to są, ale chyba nie możemy za bardzo krytykować, że są słabi, nie mogą być bezkompromisowi, wyjść na ulicę, to może to być w jakiś inny sposób to wyjaśniać, bo niektórzy mogą się poczuć obrażeni. No nie każdy ma taką możliwość, żeby mógł wyjść tam i stanąć naprzeciwko. Bo na przykład może się wytłumaczyć tym, że nie ulegnie prowokacji. Także to moje pytanie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Ruszu. Kiedy pan, oczywiście, że są czasem przypadki ludzi, którzy mają jakieś lęki i nie mogą wyjść na ulicę się pomodlić, czy do kościoła pomodlić, zająć stanowiska. Większość z nas aż takich lęków nie ma. Odwaga jest oczywiście mocno, bo nie mówię tu o heroizmie, bo przecież nie wymagamy jakichś czynów heroicznych, narażenia życia, zdrowia, narażenia swojej rodziny, tylko po prostu się ruszenia do stopu, jakikolwiek bądź sposób zajęcia stanowiska. W tym względzie, jeszcze raz mówię, ten dbanie jest grzechem. Nie zapominamy, że pustynie tylko że cieszyć można uczynkiem, myślą czy mową, ale zanim można cieszyć tak samo. Są pewne rzeczy, które stają przed nami jako zadanie. A proszę pamiętać na przykład, że lenistwo należy do kategorii grzechów głównych. Nie wiem, czy się spowiadamy z tego, ale wydaje się, że z lenistwa należy się również spowiadać lub zaniechania. Bo pamiętajmy o tym, no można było mówić w 20 roku, że no, przyjdą wojska bolszewickie na nas i no cóż, no nie każdy jest bohaterem, no ale też dziesiątki tysięcy młodych chłopców szli
często, no bo inaczej byśmy skończyli jak no, w niewoli totalnej, czy mordowani na wszystkie sposoby. To takie są wybory. Trzeba sobie po prostu uzmysłowić, że skoro nasi przodkowie byli w stanie życie położyć, no to na Boga, no to nam z domu się wyjść nie chce. To wydaje się zupełnie nieproporcjonalne. Też jest tak. I to trzeba o tym otwarcie mówić, że niestety nie wieściejemy. Nie wieściejemy. Gnuśność, zbytek, brak hartu ducha, prawda, to są pewne rzeczy, które nas dotykają, a w wielu wypadkach po prostu usprawiedliwiamy to, no, jak gdyby, no, zbyt wielkimi kosztami tego, co nas ewentualnie może czekać. Nic nam się nie stanie w większości wypadków. To nie chodzi naprawdę o tak jakieś ostre wystąpienia, czy jednoznaczne. Pan wojewoda zabierał głos bardzo mocno, jednoznacznie jest na adekwatnym stanowisku. My mówimy o tym, że ktoś po prostu zabierze głos i opowie się za prawdą. To kosztuje tylko troszkę wysiłku. Proszę bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze. Teraz i zawsze. Krystyna się kłania. Bardzo dużo problemów, ale po tym doświadczeniu bardzo chciałam podziękować panu wojewodzie, panu profesorowi, że stanęli na wysokości zadania, że pomogli nam, wierzącym, która większością w ogóle nie dopuścić, bo tak miało być. I bym bardzo prosiła, że pan profesor opowie, czy była mu mówiona wcześniej sprawa tej sesji, do której nie doszło, braku obecności pan posłów PO nowoczesny. Poza tym na podacie, przecież to pan prezydent pozwolił na tę paradę, a ja się dowiaduję, wczoraj koleżanki dzwonił, nie widziałam, o co chodzi. Dzisiaj szłam na spacer, a pan sprząta ulicę i drze się, to PiS winien za te kamienie, to pan wojewoda jest winien, bo pozwolił. Pan Żuk nie pozwolił na tą paradę, ale pan wojewoda pozwolił i teraz odpowie, dosyć mamy tego PiSu, pana wojewody. No przecież po prostu jestem cała roztrzęsiona. Zaczęłam tłumaczyć, że to tak nie było, nie dał sobie to powiedzieć. Także przede wszystkim chciałam powiedzieć, że byłam, uczestniczyłam w czasie mszy, bo ma przecież i blisko, i grzech, nie wolno grzeszyć. Dziękuję bardzo księdzu prałatowi Puś, naszemu kochanemu kapelanowi Solidarności Lubelskiej. Stanął plecami, byłem, mówiliśmy, odmawialiśmy różaniec, koronkę, dwie części. I w tej uliczce przechodnie, prawda? Więc wóz milicyjny pięknie nas tutaj ochraniał, i do czego zmierzam? Kiedy przechodziła ta cała parada, uśmiechnięta, bardzo dużo było napisów w językach obcych. Tam większość chyba była, no podobno też tam pani Mucha machała, ale do czego zmierzam? My z rękoma w górę, z różańcami, oni wchodzą do nowego miasta, zobaczyli, no że my się modlimy, uśmiechnięci, szczęśliwi, także tu bardzo dziękuję panu wojewodzie, tam panowie czuwali, także uważam, że jednak modlitwa zrobi swoje, a tu prosiłabym właśnie o taki przekaz prawdy, jak było, przecież myśmy zbierali podpisy, tu pan Pitucha stanął na wysokości, zbiera w każdej chwili, prawda, tyle naszego wkładu nerwów i po tej sesji, przepraszam bardzo, dlaczego mnie obraziła ta pani, która tam dowodziła tymi dziećmi, które stały przed ratuszem, krzyczały, muszę być wolne, po co napisać. Zobaczyła na różaniec na ręce, wracałam z onkologii od ojca u lata miałam prawo spytać, co się dzieje, o co chodzi, bo widziałam, że tylko sesja, mam zostawić list zebrany i pójść na różaniec. Ona zobaczyła to i zaczęła mi obliżać te boska różaniec, idź ty sobie na swoje Boże ciało, procesję i coś. Staruszka prosiła, żebym pomogła wejść do sali. Weszłam, a tam rwetes, kłócą się ci panowie. No po prostu pomstę do nieba, jak się odnosiła ta młodzież do tej starszej pani, czy do nas wierzących. Także, a tutaj klarowne, konkretnie, kiedy pan Żuk wydał pozwolenie na tę paradę. To było chyba 8, 7 były uroczystości na Czubach. Rekoronacja Matki Bożej Latyczowskiej, był oczywiście wchodz honorami. No i później dowiaduje się, że jednak pozwolił, a teraz wszystko kota ogonem. Tak jak pana Jezusa wykradli z grobu. Przepraszam bardzo za nerwowanie. Szczęść Boże.
Pani Krystyno, dziękujemy. Panie profesorze. Pani Krystyna bardzo ważną rzecz poruszyła tej sesji, bo rzeczywiście było tak, że pan prezydent oraz przede wszystkim radni prawdopodobnie wspólnego Lublina mówili, że nie ma podstaw żadnych prawnych do tego, żeby tego marszu zakazać, jak on został zgłoszony. W związku z czym, kiedy została zwołana sesja w tej sprawie, sesja Rady Miasta, gdzie przyszło ogrom mieszkańców Lublina, którzy się domagali takiej reakcji, radni Platformy i wspólnego Lublina, czy tego komitetu Krzysztofa Żuka, nie przyszli na sesję. Zerwali kworum, zlekceważyli w ogromnej mierze mieszkańców, zlekceważyli tych radnych z prawicy, którzy przyszli, no bo i ogłosili w mediach, że to jest po prostu niewykonalne, że tego nie można zrobić, że to jest, taka sesja jest bez sensu, ponieważ nie można absolutnie pod żadnymi pozorami tego marszu zakazać. Potem był ten list słynny do proboszczów i potem pod wpływem tej presji społecznej była ta decyzja o zakazie i wszystkie te perypetie, które szły. Więc zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia z kompletnie pogmatwaną argumentacją, która się zmieniała z chwili na chwilę. No a teraz te fake newsy mówiące o tym, że wojewoda odpowiada za zniszczenia, że wojewoda odpowiada za to, że ten marsz się odbył, no po prostu kompletny absurd i to trzeba bezwzględnie prostować, bo w przeciwnym razie no, takie fałszywe informacje wezmą górę. Proszę bardzo, Radio Maryja. Jesteśmy? Halo, halo? Halo, halo, tak. Szczęść Boże, nie będzie popularny Jezus i Maryja, zawsze nie witam. Cześć zawsze. Całe szczęście Polska Bogiem stała, stoi. A wrogowie boją się Kościoła, ponieważ no, Kościół mimo różnych wiadomo, w Kościele różnie bywa, ale Kościół nadal ma tą moc. Co do tego marszu w Lublinie, może ogólnie tak do homoseksualizmu, no w konstytucji jest jasno i wyraźnie zapisane, że rodzina to jest ojciec, matka, związek mężczyzny z kobietą. Tak samo też wyznaniowo, prawda, że w Polsce obowiązuje chrześcijaństwo, jest to nasze wyznanie. Co do tego, co PiS robi, wiadomo, no, zdarza się, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Nie wszystko są w stanie zrealizować, prawda, w odpowiednim czasie. Co do tematu, bo mamy temat, ta druga Rzeczpospolita, prawda, lata 1918-1945. Tak. Mnie zastanawia takie coś, dlaczego aktualnie jakby wchodzi się stulecie niepodległości, no ponieważ wiadomo, że słabo było z tą wolnością, tak, Polski. Powiedzmy, że Polska była na mapie, ale jakby no takiego swobodnego przepływu nie było, jednak byliśmy pod tym zaborem, tak, radzieckim do 89 roku. I to ja się jakby dziwne to jest dla mnie po prostu, że obchodzi się tu niepodległość, gdy ta niepodległość Polski tak naprawdę została uzyskana, prawda, bo w 89 roku to oczywiście jest moje zdanie, ja tak uważam. No i w zasadzie to wszystko, co chciałem. Dziękuję, że pan nam powie, kto się dodzwonił do radia. Ale... Michał z Warszawy. Dziękuję, panie Michale. Dziękuję, z panem Bogiem. Pan doktor Dariusz Kucharski. Znaczy, to, że obchodzimy setną rocznicę, to jest bardzo ważne, tylko musimy pamiętać, że obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. A że rok 1918 i wydarzenia kilka lat wcześniej, przede wszystkim kilka lat po 1918 roku, bardzo krwawe dla nas na naszej scenie historycznej, no po prostu zasługują na wspomnienie, że z takiego chaosu, z takiego mozołu państwo polskie powstało, tak jak tutaj mówiliśmy, i zaczęło istnieć i budowało ten byt niepodległy z takimi efektami, międzywojenne, jak tutaj mówiliśmy, właśnie okres międzywojenny. Zostało brutalnie zakończone działaniami wojennymi, kompletnie nasi sojusznicy się nie sprawdzili, obarcza się tutaj wielkimi
kamieniami się kładzie na ówczesnych członków tej nawy rządowej polskiej, ale no tutaj bym był częstokroć ostrożny. By się zmieniły postaci, natomiast realia polityki międzynarodowej byłyby takie same, jakie były. Również w takim względzie jak to, że jeśli był podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, dlaczego nasi sojusznicy, wiedząc o tym, nie poinformowali nas? A z drugiej znowu strony, patrząc na działania II wojny światowej, pierwszych dni walki, mieli świadomość, że po stronie niemieckiej nie będzie żadnego oporu, bo całość została rzucona na państwo polskie. Efekt miał być uzyskany piorunujący. Niemcy takiego efektu nie uzyskali. Jest też kłamstwem historycznym dla PRL-u, że II Rzeczpospolita broniła się w wielkim chaosie, wielkiej słabości, obnażając swoje nieprzygotowanie, słabość, etc. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że te siły, które zostały rzucone przez Niemców, jak i również przez Sowietów z drugiej strony, były potężnymi siłami, przeciwko którymi żadne ówczesne państwo nie było w stanie się przeciwstawić. Również Stany Zjednoczone jeszcze w tym momencie nie były przygotowane do prowadzenia wojny. Tym bardziej Francuzi i Brytyjczycy, nawet razem wzięci, również by mieli potężne problemy. Zresztą 10 miesięcy później działania wojenne przeciwko Francji pokazały, że nawet 10-miesięczny okres przygotowań wytężonych pokazał, że w niczym się specjalnym nie popisali, mówiąc w taki sposób trywialny. Druga Rzeczpospolita należy się wspomnienie tamtym Polakom, dlatego, ale właśnie w kontekście stulecia odzyskania niepodległości. A rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, okres PRL-u to był czas okupacji sowieckiej. To dla mnie nie podlega dyskusji. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzisiaj. Teraz jest Krzysztof w diecezji tarnowskiej. Tak, odnośnie tego marszu, nie tylko, bo różnie to bywa. My za bardzo może nie bronimy się konstytucją, bo tutaj jest napisane, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, ale tu jest odwołanie. No i artykuł 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. A co jest właśnie demoralizacja? Odrzucenie oraz negowanie świętych wartości. No, zasad praw życia zdrowego i indywidualnego. Właśnie promowanie homoseksualizmu. No i tutaj jest jak prosto w konstytucji wynika, że nie powinno dopuszczać organy władzy państwowej do organizowania takiej właśnie demoralizacji. To jest moim takie właśnie zdanie, że a przepisy konstytucji powinno się stosować bezpośrednio. No i artykuł 18, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Także to mamy ten zapis w Konstytucji. Ja nie wiem, dlaczego nawet i sąd, jak to się okazało, nie stanowi tej opieki nad tymi wartościami. Mógł zapłać za możliwość powiedzenia się z Panem Bogiem. Dziękujemy. Panie Krzysztof, jest Panem Bogiem. 12 miesięcy podnosi w swoich apelach ten aspekt obyczajności, promowania nieobyczajności. Nie podzielił tego pan prezydent w swojej argumentacji, nawet kiedy podjął decyzję o zakazie i później nie podejmował tego już sąd. No, pan ma rację, że w naszej konstytucji, przynajmniej póki co, bo nawet ta konstytucja przez lewicę w istocie uchwalana w 1997 roku, to tak szybko czas mija, w sensie zmian różnorakich, nawet wówczas nikomu do głowy nie przyszło, żeby zdefiniować małżeństwo inaczej niż jako związek kobiety i mężczyzny. I dzisiaj ta sama lewica, która ewoluowała, już by takiego zapisu nie zrobiła. I to jest
no to zupełne kuriozum. Zwróćcie Państwo uwagę, w jak rewolucyjnym czasie my żyjemy. Że konserwatywna okazuje się konstytucja, która była uchwalana wówczas większością SLD-PSL, no tam z Unią Wolności. Że ona na dzisiejsze czasy, my się już do niej odwołujemy, jak do pewnych zapisów, które bronią naturalnego porządku rzeczy. Czyli minęło te 20 lat i jesteśmy zupełnie w innym stanie, zwłaszcza jeśli mówimy o stan zrewolucjonizowania umysłów ludzi po lewej stronie sceny politycznej. No, ja też przypomnę, że ile tam 2,5 tygodnia temu, czy 3 tygodnie temu, kiedy na moim prywatnym kanale YouTube wyrażałem swoją opinię na ten temat, mówiąc, że nikogo nie interesuje seksualność jednego czy drugiego człowieka, tylko nie chcemy po prostu epatowania tą seksualnością na ulicach miasta, z uwagi również na właśnie tę moralność publiczną, o której Pan mówi i wskazywaną przecież w Konstytucji i we wstępie do Konstytucji w artykule 31 ust. 3, który właśnie ze względu na moralność publiczną, ze względu na zagrożenie dla moralności publicznej pozwala na ograniczania wolności i praw człowieka, w tym wolności zgromadzeń właśnie. Sądy tego nie stosują. Sądy, mówiliśmy w pierwszej części, od wielu lat poszły już w kierunku, zarówno orzekając w tych sprawach, jak i w sprawach na przykład tak zwanej neutralności światopoglądowej państwa, w sprawie obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej, to we Francji w szczególności, mają na względzie prawa mniejszości na przykład ateistycznej, agnostycznej, a kompletnie nie mają na względzie praw większości. No, demokracja na tym polega, jeszcze raz to powtarzam, staram się to mówić od wielu, wielu lat i również teraz, zniekształca się to w wielu, wielu, wielu przekazach. Demokracja polega na tym, że rządzi większość z poszanowaniem praw mniejszości, ale to poszanowanie praw mniejszości nie może przerodzić się w dyktaturę mniejszości, a dzisiaj mamy do czynienia z dyktaturą mniejszości. Sąd apelacyjny w Lublinie, który ostatecznie wydał zgodę dzień wcześniej, w piątek, wczoraj, zgodę na ten marsz tzw. równości w Lublinie, dostrzegł żądania niewielkiej mniejszości, która dzisiaj się zaprezentowała w ilości gdzieś ze 400 czy 500 osób, uczestników tego marszu, i to jeszcze przybyłej z różnych innych miast, w większości spoza Lublina, a kompletnie nie dostrzegał prawa zdecydowanej, przytłaczającej większości mieszkańców Lublina do spokoju, bezpieczeństwa i do niebycia epatowanym seksualnością kogokolwiek, czy to heteroseksualistów, czy homoseksualistów, i do tego, żeby moralność publiczna w centrum miasta rzeczywiście nie była gwałcona. Tak to niestety wygląda, ale ja na to zwracam uwagę. To podobnie jak mówiłem, że ci, którzy nawołują do tego, żeby była równość związków homoseksualnych ze związkami heteroseksualnymi, tak naprawdę występują przeciwko artykułowi 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja, słyszymy wszędzie, widzimy nawet na meczach siatkarskich, gdzieś tam stoją z tymi projektami. Konstytucja, no to niech przestrzegają Konstytucji. Związek homoseksualny nigdy nie będzie wypełniał funkcji małżeństwa heteroseksualnego i mówią to nawet homoseksualiści, którzy są przeciwni tego rodzaju zamieszaniom i prowokacjom, jakie urządzają właśnie ci organizatorzy tych marszów tzw. równości z LGBT. Proszę bardzo, Radio Maria. Ochalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. I w swojej wypowiedzi chciałbym być sprawiedliwy, bo ja widzę, jak wiele rząd robi, ale znamy takie powiedzenie, że to Pan Bóg jest Panem historii. I tak było z czasów biblijnych, kiedy Pan Bóg nie mógł patrzeć dłużej na udręczenie swego narodu i ujął się za nim. Tak mogło być również w roku 1918, kiedy byliśmy już po długiej niewoli. I Pan Bóg zasprzyjał. Pan Bóg zasprzyjał, bo to się dzieje zawsze we współpracy z Panem Bogiem. Tak się kształtują charaktery ludzkie, że mobilizują się jakieś siły, które po prostu powodują korzystny wpływ na wydarzenia. I teraz powracamy do teraźniejszości. Niedawno był prokurator krajowy i poruszyłem ten temat, że jeśli bardzo akcentował, że w Polsce jest demokracja. Ja mówię, że jest demokracja, to z pewnymi wyjątkami, bo oznacza ona prawo wszystkich do życia, a dzieci nienarodzone nie mają prawa do życia. Powiedzmy, że nawet nie uchwalimy tej ustawy. Po co takie rzeczy uchwalać ustawą? Ale zabicie człowieka jest przestępstwem. Dlaczego prokuratura po prostu tego nie ściga? I w tej chwili my również wykuwamy
korzystny. Chodzi mi o to, żeby ktoś, kto jest autorytetem, stanął przed narodem i powiedział, nie możemy tego załatwić z takiego, a takiego powodu. Jeśli się tego nie robi, to sprawa jest automatycznie spychana w sferę domysłów, a domysły są krzywdzące. No i tyle na ten temat. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Pan profesor. Rzeczywiście jest tak, że mamy przesłanki eugeniczne, które pozwalają dokonać aborcji na niepełnosprawnych dzieciach nienarodzonych i to jest rzeczywistość oceny i prawa naturalnego i pewnej nieracjonalności no, sprzeczna w sobie, bo przecież nie dlatego aborcji się zakazuje, że taka jest wola większości, tylko dlatego, że domniemuje się lub twierdzi wprost, że mamy do czynienia z żywym człowiekiem. I to jest racja moralna, dla której jest ten zakaz, w związku z czym to człowiek, czy jest chory, czy zdrowy, nie przestaje być człowiekiem, jeśli jest urodzony, no to tak samo i w łonie matki. I tu oczywiście jak najbardziej no to jest wyzwanie i to jest do poprawy. Z drugiej strony też przyjrzyjmy się rzeczywistości, w jakiej my żyjemy, ideologicznie, my mówimy o tym homomarszu, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak przerażające w swojej wymowie są te czarne marsze, a w symbolika, która tam się pojawia, to już naprawdę od strony duchowej po prostu, no nie wiem, ludzi pogrąża niewyobrażalnie, gdzie niektóre panie na przykład wprost mówią, że dokonały aborcji lub chcą dokonać, lub zajdą w ciążę i dokonają, lub w symbolikę religijną w sposób wulgarny wręcz ustawiają właśnie w tym kontekście. To są wszystko rzeczy, które nas dotykają i które doświadczamy. Natomiast tak jak dzisiaj mówiliśmy, panie profesorze, o tej godności człowieka, prawda, i taki czarny marsz, pytanie o czyją godność, no, czy rzeczywiście o godność człowieka, kobiety, dziecka nienarodzonego. Bardzo często ludzie tam przeplatają się, ci z Marszów Równości wchodzą w czarnych, a ci w czarnych często chodzą w kodowskich marszach. Natomiast rzeczywiście od strony prawnej, no to ten porządek natury jest pierwotny i absolutnie to powinno być logiczne. Natomiast jest rzeczywiście nielogiczne, chociaż no... To taka sytuacja, no można być polityczna, taki zapis, aczkolwiek to nie jest, że musisz, to nie jest nakaz. No oczywiście, że nie jest nakaz, tylko jest prawo niespójne, no bo... Tak. Bo z tej racji, że ktoś jest chory, przecież nie z racji uczuć kogokolwiek, ojca, matki, chronimy to dziecko, bo to nie ma znaczenia, jakie kto uczucia żywi, czy miłości, czy nienawiści, tylko sprawa natury się broni, w związku z czym nic na bazie, nic człowiek nie traci w naturze swojej godności z racji tego, w jakim stanie zdrowia jest. No. I tu jest, ale to nasza kultura i nasza cywilizacja i zarazem prawo ucieka od rozumu coraz bardziej. Tu ktoś powiedział o tej rozumności. Tu nie tylko chodzi o wiarę. My po prostu żyjemy w czasach, gdzie rozum jest gwałcony gigantycznie, no, łącznie z tym, że jeśli ktoś chce zdefiniować dwóch mężczyzn jako małżeństwo, no to przecież gwałci, no to uderza to w rozum, ale to w prostej postaci. To nie trzeba być bardzo inteligentnym, żeby stwierdzić, że z tego dzieci nie będzie. Ja przypomnę jeszcze tylko jedną rzecz w kontekście tego, o czym pan powiedział. No ja wiem, do czego pan uderzał, mianowicie do tego projektu ustawy, który jest w Sejmie. To jest jasne. Natomiast ja przypomnę, że my na dzisiaj przecież mamy obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi dzieckiem jest każda osoba ludzka od momentu poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Artykuł 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, uchwalony przecież na początku tego wieku, obowiązujący już 17 lat. Tam jest wprost przepis mówiący, dziecko to osoba ludzka od momentu poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Teraz Rzecznik Praw Dziecka, który stoi na straży praw dziecka, stoi na straży przede wszystkim tego, aby pomagać dziecku choremu. Przede wszystkim na straży prawa dziecka do zdrowia, do opieki zdrowotnej. I teraz mieliśmy do czynienia z tymi czarnymi marszami, o których pan profesor przed momentem mówił. Ja o tym pisałem wówczas, wtedy rzecznikiem praw dziecka jeszcze był ten pan Michalak. No jeszcze jest, bo nie mamy nowego rzecznika. Jeszcze nie mamy nowego rzecznika. Pan Michalak nie zrobił nic wówczas, mimo tego, że widział, że tam się po prostu profanuje dziecko w łonie matki, że tam się nawołuje do tego, żeby dziecko w łonie matki było, można było zabijać zawsze jak się chce, tylko dlatego, że jest chore.
kiedy tam się nawołuje do tego, żeby nie dbać o to dziecko, a przecież Rzecznik Praw Dziecka jako organ władzy publicznej, jako funkcjonariusz państwa stoi ustawowo na straży prawa dziecka do ochrony zdrowia od momentu poczęcia, nie zrobił nic. Więc to jest kwestia nie tylko tych przepisów, które są i czekają na uchwalenie, ale przede wszystkim również kwestia egzekwowania tych przepisów, które dziś obowiązują i to od dawna. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Tak, witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Anna z Lublina. Pozdrawiam ojca dyrektora, jak również gości i ojca prowadzącego. Dziękujemy. Ja chciałam właśnie teraz podziękować panu wojewodzie, bo odkąd piastuje jest wśród nas pan wojewoda, na Lubelszczyźnie mamy teraz przekazywaną prawdziwą historię. Która jest i w szkołach, i w słowie potocznym, jeśli się rozmawia z panem wojewodą, gdzie często też poświęca mieszkańcom, zwykłym ludziom, którzy mają możliwość rozmowy z panem wojewodą. Także serdeczne podziękowania. Jeśli chodzi o sprawę właśnie tego marszu, w ostatnim wystąpieniu w Civitas pana profesora Ryby, właśnie gdzie uczestniczyłam, wywnioskowałam, że być może to jest dopiero początek, że może być to konsekwencją jeszcze bardziej śmielszych jakichś wystąpień, że to się nie skończy tylko na takim udziale naszej młodzieży, bo to jest nasza polska młodzież, to są nasze dzieci i właściwie to należy być odpowiedzialnym. Ta odpowiedzialność spada na nas wszystkich, że po prostu ta młodzież inaczej zaczęła rozumieć swoją rzeczywistość i rozumieć kulturę, w której wyrasta i że jest to zagrożenie i na pewno jest to zagrożenie. Pozdrawiam Państwa wszystkich i bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Panowie, pan profesor. Dziękujemy za te słowa, bo one są tylko opisem pewnej rzeczywistości, o której my mówimy, o której też mówiliśmy, też w tym Civitas Christiana na spotkaniu. Oczywiście pamiętajmy o tym, że o tym tak zwanym marszu, bo ciągle on nam w głowie, zwłaszcza jeśli Państwo z Lublina dzwonicie, to trudno się dziwić, że mówimy o tym, powtarzamy i staramy się to jakoś zracjonalizować, zdiagnozować. No, jeśli nie wymienimy poglądów, no to teraz to znaczy kiedy. Tu chodzi o marsz szerszy niż tylko ulicami Lublina, Poznania, Warszawy czy Nowego Jorku. Tu chodzi w istocie o marsz, który idzie od 1968 roku przez całą kulturę i zdefiniował się jako rewolucja seksualna, a później przez instytucje, i który w istocie jest oparty o filozofię neomarksistowską, tą szkołę frankfurcką, która wywraca cały stary porządek rzeczy. To jest nowa rewolucja. Więc w tym względzie ani on się nie skończy. Proszę posłuchać księdza profesora Guza, on jest fachowcem od tego marksizmu. Tam praktycznie nie ma końca. Tam końcem w tym rozumieniu świata końcem jest jakiś nihilizm całkowity. Negacja wszystkiego, całego porządku rzeczy, całego porządku natury. To dlatego różne te są marsze, nie tylko takie tęczowe, ale są te czarne. No to co czarne kolor symbolizuje? No w istocie śmierć symbolizuje. Więc w tym względzie, jeśli tym tropem idziemy, no to rzeczywiście, no to jest początek. Więc jeśli się na samym początku nie ma sprzeciwu, nie ma jasnej postawy, jasnej oceny tej rzeczywistości, rzucenia snopu światła na zagrożenia, które za tym idą, tylko skupimy się na tym, że to jest kolorowe, albo że muzyka ładna grała, albo że jeszcze nie było takiej obsceny jak w innych miejscach.
miejsce i będziemy bierni w tym zakresie i powiemy, jesteśmy w jakichś grupach religijnych, ale tylko modlitewnych i już do działania to nie, bo to w ogóle nam kłóci się z naszym tam dobrym samopoczuciem, no to się obudzimy w innej rzeczywistości. Zobaczcie Państwo, co się stało w wielu krajach Zachodu. Zobaczcie Państwo, co się stało w pewnym momencie w Irlandii, jeśli mówimy o referendum w takich sprawach, gdzie większość narodu, przytłaczająca większość narodu nagle decyduje o tych związkach homoseksualnych w sposób no, przerażający, czy też o aborcji. Więc w tym względzie, obyśmy się nie obudzili za późno, dlatego lepiej ostrzegać na samym początku. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie Ci pochwalony Jezus Chrystus, i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam Marię z Warszawy, ojca prowadzącego i gości. Bardzo dziękuję. Przed chwilą Pan Profesor mówił to, co ja czuję i miałam właśnie też to w sprawie to samo powiedzieć. Słuchając wszystkich tych głosów, które były i tego, co Panowie mówili, Pan Profesor, Pan Wojewoda, tak myślę, że bardzo dziękuję za ten taki apel, żeby być, nie być biernym, ale z drugiej strony, jak Pan Profesor to mówił przed chwilą, to no przecież my już u podstaw naszego wejścia do Unii, to też to nie było wejście do Unii Schumana, tylko wejście do Unii właściwie Spinellego. Ja się nie będę już bało czasu tego rozwodzić się na tym, ale już pewna była jakaś taka według mnie kłamstwo założycielskie, bo myśmy chcieli być w Unii, ale to nie jest taka Unia i dlaczego to mówię, bo ludzie, którzy idą w tych marszach, którzy chodzą na czarno ubrani, bo coraz więcej, panie profesorze, panie wojewodo, widzi się na ulicach młode dziewczyny, które, to jest taka moda, ja rozumiem, ale dla mnie to była moda wieczorowa albo na pokrzep. Nie wiem, w czym będą te osoby chodziły wieczorem albo, nie daj Boże, na pokrzebie. Jest moda na tę czerń, ale to chodzi też moda na europejskość. Ja mam wrażenie, bo rozmawiałam, mówiłam już to chyba kiedyś tu, bo to bardzo piękna diagnoza była siostry zakonnej, która była 10 lat w Bolivii. I taka wróciła, taka świeża, taka kochana. I ja mówię, siostra jest taka żarliwa. A ona mi, bo ja byłam wśród biednych ludzi 10 lat, a teraz przyjechałam się leczyć. A ja spytałam, siostra, a co siostra sądzi o Polakach w tej chwili? A ona powiedziała, jedni udają Amerykanów, drudzy Europejczyków, mało kto jest sobą i wszyscy są zagubieni. To mnie zmroziło, ta diagnoza. Ale powtarzam ją, dlatego, że to, co się dzieje w tej chwili, pan wojewoda tak bardzo emocjonalnie, ja też, prostolinijnie to przeżywa. Ludzi się wtłacza prawie w jakieś takie wzorce, że na przykład jestem pewna, chociaż to może złośliwe, że niektórzy nasi europarlamentarzyści bardzo pochwalają, prawda? To jest moda, to jest modne, w porządku. A gdzie jest te 12 gwiazd nad, prawda, jako symbol Unii Europejskiej? A wszystko jest teraz modne takie, które właśnie pan wojewoda nie ma, ani pan profesor, ani nikt z nas argumentu, bo mówi się demokracja. Ja jeszcze na koniec powiem, że właśnie tutaj gdzieś widziałam dzisiaj w takich migawkach, że zatrzymał policjant chyba w Lublinie jakąś panią, która wołała za panem Kaczyńskim, że będziesz siedział, prawda, i coś tam precz. I ona się dziwiła, że na to została zatrzymana na chwilę, no bo dlaczego grozić komuś? Jeżeli się walczy o demokrację i jeżeli się mówi konstytucja, czy ci ludzie zdają sobie z tego sprawę? A na końcu powiem, że współczuję i panu wojewodzie tych przeżyć i w ogóle to była prowokacja przed wyborami według mnie, ale to już ta całe zamieszanie. Ale co tu się dziwić, jeżeli przywódcy pewnych partii, już nie będę wymieniać, mówią, że strząśniemy ze zdrowego drzewa Polski tę szarańczę pisowską na przykład, albo że będziemy warczeć, a potem gryźć, albo że ręce precz od kogoś. Jeżeli takim językiem przywódca partii opozycyjnej jakiejś tam, no już nie będę mówić którego, wiadomo, odzywa się, to w ludziach wzbudza świadomość i niepewność, jak mają się zachować, żeby było to jak to się mówi, na topie. I ludzie są zagubieni. I to jest dla mnie przykre, ponieważ ja to widzę na co dzień jadąc autobusem. Przepraszam, że taką negatywnie.
prawdę mówię i kocham Polaków i jesteśmy 80% chrześcijanami, ale my jesteśmy troszeczkę przestraszeni też i nie mamy tej odwagi, do której wzywa pan profesor i pan wojewoda. Życzę wszystkiego dobrego i przepraszam może za te banalne refleksje i życzę, żebyśmy byli wytrwali, żebyśmy jednak przemogli to zło, bo to takie wyrażenia, ja też to dziś słyszałam, jak można powiedzieć, strząśniemy ze zdrowego drzewa Polski tę pisowską szarańczę, jak to można, w ogóle jest takim językiem, skąd ten język, no nic, wszystkiego dobrego i trzymajmy się z Bogiem. Pani Mario, z Panem Bogiem. No, ja się obawiam, że pani Mario nie została teraz okrzyknięta jako faszystka i homofob ewentualnie, bo to w ten sposób dzisiaj funkcjonuje. Jak ktoś, to dzisiaj, proszę Państwa, do takiej tak zwanej demokracji doszło, bo nie ma to nic wspólnego z właściwą demokracją, demokracją opartą na wartościach. Doszliśmy do sytuacji, o której pisał papież Jan Paweł II w Centesimus Annus i o której przestrzegał w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec lat 90. w 97 roku, kiedy tam był. Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm. Z tym właśnie w tym momencie mamy do czynienia. Zobaczcie Państwo, mieliśmy taką debatę na Kulu parę dni temu, w której zabierałem głos również, debatę na temat tego, jaka jest przyszłość Unii Europejskiej. Czy to będzie państwo federacyjne, czy to będzie może bardziej Europa ojczyzn i tak dalej. Ja wyraziłem pogląd, że dla mnie to jest pytanie, można powiedzieć, ważne, ale drugorzędne. Dla mnie najważniejsze jest to, czy to będzie rzeczywiście przestrzeń wolności i demokracji, czy przestrzeń zniewolenia. Bo dzisiaj niestety galopujemy w Unii Europejskiej i to, co dzisiaj widzieliśmy, to jest również ten przykład. Te galopujemy i nie dzisiaj, ale w ogóle w ostatnich dniach. Bo dzisiaj mieliśmy do czynienia z chamskim atakiem jakichś prowokatorów, którzy rzucali kamieniami, butelkami, przed czym przestrzegałem, nawoływałem do pokojowej demonstracji i dobrze, że policja świetnie sobie z tym poradziła. Natomiast generalnie mamy do czynienia z sytuacją, w której jak ktoś rzuca kalumnie, drwi sobie, gardzi wartościami chrześcijańskimi, na których wyrosły narody europejskie, w tym naród polski, to jest to absolutnie wolność słowa. Jak ktoś się temu sprzeciwia, to jest to już niestety homofobia, to już jest niestety mowa nienawiści, to już jest niestety faszyzm. No to nie jest demokracja. To już jest totalitaryzm, zakamuflowany, ale totalitaryzm, bo to jest demokracja bez wartości, która właśnie w coś takiego się przepotwarzyła. To, co możemy zrobić my, to mówić głośno prawdę, i nawet mając na względzie fakt, że będziemy za to atakowani. No trudno, żebyśmy nie byli atakowani, kiedy mówimy prawdę, ale nic innego nam nie pozostało. To jest nasze zadanie. Alleluja i do przodu, można powiedzieć. Panowie, gdybyśmy też podsumowali spotkanie, bo czas bardzo szybko mija. Pytanie o te wstrząsy takie ideologiczne, które kiedyś towarzyszyły przy powstawaniu II Rzeczpospolitej, przy tworzeniu się i prawa, i państwowości, tego scalania narodu z rozbiorów i takie może też odniesienie do tego, co dzisiaj, chociażby przed nami za chwilę wybory samorządowe, to też pewna odpowiedzialność na każdym z nas spoczywa, później kolejne do Parlamentu Europejskiego, tak? Panowie, pan znaczy, profesor tak, Rywa. Kiedy powstawała Polska po ponad 120 latach niewoli, udało się obronić ją przed różnymi atakami ideologicznymi i powstała ona w bardziej takim modelu klasycznym, a nie zrewolucjonizowanym. I teraz jest pytanie takie, jak będzie z tą odrodzoną Rzeczpospolitą po komunizmie? Czy te wszystkie mody, które są na wschodzie i na zachodzie, do nas przyjdą i przyjmiemy je? A wtedy naprawdę trudno mieć wielkie tutaj nadzieje na dobrą przyszłość. Czy też się tak samo obronimy? No, dlatego dużo mówimy o tej niepodległości przed 100 laty i o Rzeczpospolitej drugiej, że jest to wzorzec, do którego możemy nawiązywać i z którego czerpać. Natomiast ponieważ tych mnóstwo było telefonów związanych z tym, co się działo też w Lublinie i to w całym kontekście tych obchodów niepodległościowych. Jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam jutro na 18 do Świdnika. Najpierw w Miejskim Centrum Usług Socjalnych na Wyszyńskiego 5, a we wtorek do Klubu Inteligencji Katolickiej na 17. Tam sobie te rzeczy jeszcze raz spokojnie omówimy.
Natomiast Polskę trzeba bronić przed zakusami różnych utopistów, którzy